postępowi profesorowie chcą zastąpić Wronem. Mamy już 41. rocznicę powołania Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, funkcjonującej od nocy 12 na 13 grudnia 1981 roku do 21 lipca 1983 roku, jako zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym, która miała ocalić zbrodniczy system komunistyczny. Oprócz mordów nastawiających opór społeczny przed takim ocaleniem, Wrona prowadziła infiltrację i dezintegrację, by stłumić wszelką potencjalną aktywność opozycji. Częściowo, a nawet znacznie to się Wronie udało, a sama Wrona po jej formalnym rozwiązaniu, nawet po upadku PRL-u, całkiem nie zdechła, jak oczekiwaliśmy. Jej szef, Wojciech Jaruzelski, został nawet prezydentem Polski po transformacji przygotowanej przez innego prominentnego jej członka, Czesława Kiszczaka, który miał nawet być premierem Polski. Opozycja solidarnościowa zapowiadała, że Orła Wrona nie pokona. Ale do dziś Sąd Najwyższy wydaje wyroki w salach pod Zieloną Wroną. Artystyczne przeobrażenie godła Polski, dominującą nad Orłem Białym, konstytucyjnym godłem Polski, które zawisło na salach Sądu Najwyższego dopiero od roku 2017, po interwencjach sądzonych i skazywanych także w III RP przeciwników Jaruzelskiej Hunty. Jakoś sędziom Sądu Najwyższego, profesorom konstytucjonalistom, nie mówiąc o obrońcach konstytucji SKOD-u, to symboliczne naruszanie konstytucji nie przeszkadzało i nie przeszkadza. Co więcej, przedstawiciele naukowego zaplecza sił demokratycznych, postępowych domagają się, aby w III RP iść drogą wyznaczoną przez Wronę i zdelegalizować partię mającą poparcie 1/3 narodu, tak jak to zrobiła Wrona, delegalizująca liczącą niemal 1/3 narodu Solidarność. Rzecz jasna, nawołują do wykorzystania metod sprawdzonych w stanie wojennym przez Wronę, czyli infiltrację i dezintegrację całej prorządowej części społeczeństwa. Jak to się robi? To raczej ci postępowi profesorowie wiedzą, gdyż domena akademicka już została przefiltrowana i zdezintegrowana przez siły Wrony przy aktywnym współudziale etatowych kadr akademickich, znajdujących się na drodze do kolejnych akademickich awansów. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 14 grudnia 2022 roku. Autor Józef Wieczorek.